Witam Was serdecznie na nowym filmie Małego Rekina. I jak wspominałem wcześniej, kontynuujemy naszą serię Tańczymy Labado z Małym Rekinem. Płocie panowie były? Były. A karasie były? Nie były. No to jedziemy. Małego Rekina tańczą go wędkarze, wędkarze, wędkarze. Tańczą go wędkarze i Mały Rekin też. Płotki były? Cześć, witam. Między innymi on mówi: zabiorę Dominikcie na fajne miejscówkę. Idzie tam połapać lina, idzie tam połapać karasia. Zdarzają się duże amury. Dość dużo tutaj, mówi, jest sumów. Takich małych, biorą na rosóweczki. Ale dość dużo tutaj ich jest. Mówi: zabiorę cię, ale proszę cię, nie mów więcej o tej wodzie. Nie pokazuj, gdzie ta ryba jest, gdzie ta woda jest, bo przyjadą wędkarze inni i wyczyszczą tą wodę z rybek. A my tutaj chcemy jeszcze trochę połowić. Ja to uszanuję i nic więcej o tej wodzie nie powiem. Nie jest to komercja. I dzisiaj właśnie jest jeden z tych odcinków, jeden z tych filmów, gdzie użyjemy naszych słynnych odległościówek. Słynnych, bo słynnych, bo już było parę filmów, gdzie ładnych leszczy w Czechach nałapaliśmy. A my jesteśmy dzisiaj w Polsce. Bez obaw, w Polsce też są ryby, też są wody, gdzie można znaleźć ciekawą rybkę. Odległościówki przygotowane na dziś. Żyłeczka 0,18, spławik średnio wyważony, 2 plus 1 gram. Haczyki, tak żeby dwie kukurydzy weszły, ewentualnie pół rosówki. Bo tym będziemy dzisiaj nęcić. Zanęta typowo stricte karaźlin. I będziemy łowić też na robaczki. Piernik. Wiecie, skąd ten piernik jest? Normalnie ze sklepu Gabrysi. Mojej córeczce kupiła Magda. Gabrysia niestety nie przepada. Ale to nie znaczy, że ryby za to nie przepadają. Najpierw go trochę namoczę, żeby nasiąknął. Potem będziemy tam sypać zanęty. To wszystko razem wymieszamy. Piernik jest z miodem. Podejrzewam, że rybki to lubią. To niech se nasiąknie. Już rozpuścił nam ten piernik. Jakby mogło być inaczej. Lin, karaś, te dwie ryby nas dzisiaj interesują najbardziej. Nie może zabraknąć nam zanęty. Zanęta potem się robi, jak już ją zaczynamy mieszać, zielona. Rzucę dzisiaj dwie paczki lina, karasia. Do tego jeszcze będzie wrzucony co? Robak czerwony i kukurydza. Widzicie, to taka zielona zanęta się zrobi. Dobrze to trzeba wymieszać z tym piernikiem naszym. Killer wabi, nie? Ciekawe, czy killer ma dobrego nosa i to zwabi rybkę. Wchodzą do gry na naszym filmie, bo jakby mogło być inaczej, od linka to jest przysmak. Od karasia zresztą też. Rasówki płotne na mniejsze kawałki wylądują w zanęcie. Powiem Wam, to nie jest żaden mit z tymi rasówkami pociętymi, bo już to kiedyś próbowałem, nawet jak jeszcze filmów nie robiłem. I naprawdę, naprawdę się to sprawdzało. Małe, drobne kawałeczki. I zanęta na dzisiejsze łowienie wygląda, proszę Państwa, tak. Przystąpimy z Danielem do gruntowania łowiska, ustawiania zestawów. Już wyjaśnię, dlaczego tak skromną ekipą jesteśmy tutaj. Już wyjaśniam, bo widzę te komentarze. A gdzie Marcin? Gdzie reszta ekipy? Marcin pracuje. On ma taki system pracy, że musi też pracować soboty, niedzielę. No niestety nie mógł z nami jechać. Magda
pracuje w sklepie małego rekina, więc też nie mogła przyjechać. Pojawi się tutaj koło 18, bo przywiezie nam coś do jedzenia, ale nie ma jej. A druga rzecz jest taka, że Lin i Karaś nie lubią imprez nad wodą. To są ryby, które lubią ciszę. I wziąć tutaj 20 chłopa z mojego rekina, rozbawić, rozwalić obozowisko, robić grille, kociołki, niestety Linka nie zwabi nam. To jest dobry system na wywózkę na karpia, że siadamy fajnie ekipą całą, wiecie, nie? Bawimy się dobrze, leje się nie tylko woda mineralna, ale wywózki mamy zrobione po 150 metrów, po 100 pod drugi brzeg, że jak my sobie tutaj się bawimy, to pod drugim brzegiem tam rybka tego tak nie słyszy. Na pierwszym zestawie ląduje kukurydza. Na początek dam dwa ziarenka, tak na spokojnie. Mam nadzieję, że to jakiś duży karp czy amur, tego mi nie dziabnie. Zestaw numer jeden wygląda tak. Innego rzut po rybę. Muszę drugą wędkę na grubo. Tutaj założymy dendrobenę trójeczkę. Sztuka lub dwie. A dwie, a niech mają. A powiem, nie będę im żałował, a niech mają. A niech se skosztuje trochę mięska. Przykładam się do nęcenia i chcę, żeby ryba po prostu z całego głowiska tutaj się zjechała i mówiła: patrzcie, mały rekin nad wodą. Słyszeliśmy o nim podobno na innych wodach, że takie dobroci dla nas ma i teraz się pojawi. Tak mają mówić w wodzie. Gdzieś na południu, na dzikiej wodzie, na rybach siedzę sobie i tak se myślę, tak se rozkminiam, czy karasie pływają w tej wodzie. Karaś srebrzysty, karaś złocisty, łączek japoniec, jak kto zwie, i to nas pławi. Wściekły, żeby to nie była kolejna tłoci. Ale tak, kolejna piękna płoć. No panowie, przecież ja już miałem film o płociach, ja wiem, już miałem. Płocie były, ja już śpiewałem, to płocie były. A tu kolejna płoć. Nie chcecie dwóch filmów o płoci? Może być? Nie chcecie? Synku młody, jak chytać karasie z dzikiej wody, pij zimne, jasne dla obchody, karasie na spławik z dzikiej wody. Karaś srebrzysty, karaś złocisty, pączek japoniec, jak kto zwie, ty tą karasie na spławik na dzikiej wodzie. Powiedz mi, synku młody, jak chytać karasie z dzikiej wody, pij zimne, jasne dla ochłody, na spławik karasie z dzikiej wody. To jest? Tak, o! Lin, poszedł. Ja, widziałem go. O, toś teraz zawalił. Tępe haczyki, proszę zmienić natychmiast na haki nowe. Wielki. Wielki, ile miał? 20 kilo. Wiesz, że ryby się różnią na takie, takie i taka mi uciekła. On też mówi, że wielki był. Daniel zaciął drugą rybę. Karaś. Karaś? Jest karaś. Jest. Pięknie. O to nam chodziło. O to nam chodziło. Jest. Brawo ty. No gratulacje, no co ci mam powiedzieć. To się mówi. Mały, ale wariat. Jest. Realnie. Mówiąc, mamy plan. Karaś, piękny. Dobra, łowimy dalej, będziemy, nie? Daniel, na koniec oczywiście pokazywać, jakie rybki połapaliśmy, ale najważniejsze, że ryby są. Karaś. Karaś. Karaś, to był. Już jest pod wieraku, czyli już jest nasz. Już jest pod wieraku, czyli piękny, duży karaś.
No. Akurat musi się zaczepić o drugą wędkę w tym momencie, nie? Wstępnie powiem tylko tyle, że Karaś już ma medal. Norma medalowa mówi na brązowy medal kilo 200, on ma kilo 300, potem jeszcze zrobię oficjalne ważenie i mierzenie. Oficjalnie będę go ważył na koniec mówienia, jak już wiadro będzie puste, z tarowaniem, ze wszystkim. Ale wstępnie już wiem, kilo 300, kilo 200 jest brązowy medal, więc mój upragniony medalowy w końcu złapany. Urok takich łowisk jest nie do opisania. Stara żwirownia. Kiedyś tutaj, lata temu, w latach 80. wydobywano żwir. I właśnie to jest właśnie dlatego jest nie określone dokładnie, jak to łowisko nazwać, czy to jest zerówka, czy to jest jakaś woda państwowa, czy nie państwowa, bo w latach 80. wyglądało to tak, że do czasów komuny nikt się nie pytał gospodarzy, czy mogą kopać żwir, czy nie mogą, po prostu musieli to oddać państwu na wydobycie. Zostało woda, działki zostały podzielone w wodzie i oddane z powrotem właścicielom. I tutaj ciężko właśnie powiedzieć, kto jest głównym właścicielem samego tego łowiska. Ale o tym uroku powiem proszę. Co najważniejsze, nie ma dużej presji wędkarskiej ze względu na fakt, że to jest takie właśnie nieokreślone. I tutaj można znaleźć ryby. I paradoksem jest znowu powiedzieć, gdzie to, że tam, gdzie nie trzyma ręki nasz kochany związek, to tam są ryby. Dziwne? Przypadek? Nie będę się na ten temat wypowiadał, ale w coś tym musi być. Trzymać rybę w łowisku i troszeczkę kukurydzą. Samą kukurydzę już bez zanęty. Zanętę jeszcze zostawiam na sam wieczór, żeby potem duży kul położyć. Totalnie wieczorem, jak ten lin i ten karaś, tak przestaną się troszeczkę bać, bo widzimy tutaj z Danielem, już to też stwierdziliśmy, że woda jest bardzo czysta. Woda bardzo czysta, średnio to wpływa na branie ryb. Ryby po prostu mniej żerują, jak jest tak przeźroczysto, polą bardziej kalną wodę. Ale jeżeli chodzi o karasia i lina, to boję się ją zamulić gliną, totalnie gliną, żeby, wiecie, zrobić mgłę. Bo może to troszeczkę, według mnie oczywiście, troszeczkę wystraszyć rybę. Ale niekoniecznie, niekoniecznie, ale nie będę ryzykował i nie będę próbował. A jeszcze parę garści im rzucę. Może się tu zwabią, jakie większe. Danielowi też tam rzucimy pod spławiczek. A niech mają. Karasie, chodźcie wszelkie. I te duże, i te wielkie. My sobie tak posiedzimy z Danielem, łowimy rybki. A w międzyczasie Paweł z Wyspy Man. Witam, cześć, tu Paweł. Teraz coś dla was, dla widzów mojego rekina. Tutaj nadsyła kolejne swoje przeboje, czyli piosenki. No jedna już była na naszym kanale, to żeście słyszeli, nie szczędziliście krytyki. W pewnym momencie było widać, że Paweł tam fałszuje. Według niektórych oczywiście nierozstrojona gitara, ale nie o tym chciałem mówić. Paweł się zawziął i powiedział, że będzie dalej nagrywał i dalej nam będzie wysyłał, nam wszystkim, nie tylko mi, nam wszystkich jakieś pioseneczki, które sam komponuje i co? Cały czas się będzie uczył, a to jest najważniejsze i podbudowuje go to, nawet ta krytyka go podbudowała. Teraz już mu tak oszczędzajcie troszeczkę krytyki, znowu nam zrobił jakiś mały przebój. Tutaj wam troszeczkę już puszczę, poczekamy aż dopracuje go do perfekcji i pewnie na zimę lub może nawet i wcześniej zrobimy z tego teledysk. Ale teraz taka nawiązka malutka od Pawła dla was, dla mnie, w tej fajnej, spokojnej scenerii nad wodą muzyczka. Posłuchajcie. Już wiosny
czas się zaczyna. Więc przygody wędkarskie zacząć czas. Bo wędkarstwo to jest nasz klimat. I nad wodą wciąż spędzamy czas. Żadna pogoda nie przeszkadza nam. Kiedy wędki zarzucone mam, czasem burza noc. Podbierak, kumosz kolego. Powiesz, co to za ryba? Karaś. Czekaj, bo do podbieraka go... Tak się nie robi, bo urwiesz żyłkę. O. Mały, bo mały, ale jest. Odwróć sobie tą torbę. No. W końcu, kurde, podchodzą. Na razie mamy brania, ale skromnie, nie? Od czasu do czasu co pół godziny jakaś rybka. A tu kolejne. Maluśki. Ale takie, nie? Szerokie są jak leszcze. No. Bierz ich. Bierz ich, killer, bierz ich. Bierz, killer. Bierz. Dzień dobry. Siema. Przyniosłam głodomorom coś do jedzenia. Gabrysiu. No cześć, na rybach jesteś? Przyjechałaś do tatusia na chwilkę? Tak? Przyjechałaś? Pytam się ciebie. Wziąłeś taką miarkę, tak? A. Bo muszę tego karasia zmierzyć, wiesz, dużego mojego. Ty tam pokazuj, co masz do jedzenia, bo my tu już... Masz gabcik. Siemy nas, tutaj już nas sie. Co tam masz dobrego? Zaprezentuj nam danie. Kurczak, ziemniaczki i buraczki. Dzięki, młoda. Trzymaj, Daniel. Trzymaj, głodomorze. Dziękuję. Ja byłam u Magdy. Na zdrowie. Obiad się robiło. Tak? Killer, dostaniesz kości, killer. Gabrysia, przyjechałaś do mnie? Fajnie nad wodą, nie? No, no, spławiki tam są, wiesz? No, spławiczki, tatuś rzucił spławiki. Rzadko kiedy się zdarza, ale rzucił. Dobra, tata idzie jeść. Potem będziemy łowić, dobra? W świętej pamięci ojciec mówi, że ryba idzie do wędkarza. I zobaczcie, na chwilę się pojawiła. I już tu szarpie karasiem. Podbierak, byś tak chciała? No daj, daj, bo masz. No. Jest. Można? Można. Można. Umisz, pytam, umisz. Można? No. No. Nie bójcie, bo ja wiecznie żyć nie będę, a wiecie, a ja najstarszy. No i te złe rzeczy to oczywiście ja muszę, nie? Czyli odczepianie, takie ten, a łowienie to Magda. Gabrysia. Tak wygląda płotka. Płotka to jest, nie lele. Buziaczka. Zrób halu, halu. Buziaczka. Halu, halu, zrób rybce. Buziaczka? Boi się troszkę, nie? Lela, lela. No do wody wpadła lela. Lela to jest płotka po twojemu, ja? Lela. No lela, lela. Tutaj Gabrysia mi narzucała kukurydzę, to to wezmę. Ona karmiła rybki. A będziesz podbierać, tacie, tak? No. Wpadniesz do wody, dziecko. Takie kobiety to skarb. Widzą, że chłopi siedzą nad wodą, głodują. I co? I przywiozły nam obiadek, chwilę posiedziały i pojechały. My jeszcze 2-3 godzinki siedzimy z Danielem. Rzut po rybki. Jeszcze podnęcimy na sam koniec dnia. I będziemy wyciągać piękne ryby. Gdzieś na południu, na dzikiej wodzie, na rybach siedzę sobie i tak se myślę, tak se rozkminiam, czy karasie pływają w tej wodzie. Karaś srebrzysty, karaś złocisty, łączek japoniec, jak to zwie. Odpowiedni wieczór, ja obstawiam lina. Walczy pięknie, muruje. To będzie pan Linek. Jest lin. Panowie, jest lin. Nie. Nie. Karaś? Wielki.
duży karaś kolejny. Kurczę, myślałem, że już będzie linek, ale znowu medalek. Kurde, zapewne jeszcze większy niż pierwszy. Ja. Wody, pij zimne, jasne, dach obwody. Karasie na spławik dzikiej wody. Karas serzysty, karas złocisty. Pączek japoniec, jak to zwie. Tytą karasie na spławik na dzikiej wodzie. Powiedz mi, synku młody, jak dać karasie z dzikiej wody. Do zero. Wieszam same wiadro. Jest. Tarujemy. Jest. Minus 42. Zero. Idziemy po karasia. Panie karasiu, prosimy cię do wiaderka, bo Dominik cię musi zważyć. I góra. Ech, kurde, nie będzie srebra. Kilo 380, drugi brąz. No. Tu przed chwilą ściągłem rybkę, a tu już ściągniemy następną. Tylko żeby się nie spuściła. Powrotek tylko C. Wieczór robi robotę. Wieczór robi robotę. Pięknie, Dominik, pięknie. Co ci mam powiedzieć, nie? Gratulacje ci. Sam sobie rzuć gratulacje. Piękny karaś, kolejny, ale nie medal, ale kolejny. Płocie były, karasie są. Chodź, mój karaśku, chodź. No brawo, ty. Pa jakie karasie, panowie. Zobaczcie. Prawdziwy karaś. Złoto, złoto. Coś ci tam robi, stupowik. I co? Nie, nie czuję, małe. Małe? Ale to już jest takie jedna z końcowych ryb. Albo nie do końca takie małe. Ale polwierak jest naszykowany w razie czego. Tak, to nie. O! Wchodzisz do wody? Nie. No, walczy, walczy. Tak. Piękny. To jest mały. Jeden z mniejszych, no. Na mata. Do komisji weryfikacyjnej. Na razie ryby dam z powrotem do wody. Medalowe ryby, jak to przystało na małego rekina, powinny wrócić do domu. Taki karaśki, kilo 380, żegnaj. Kilo 280. Karaśku, czekaj, tylko cię odczepię. 280 rzeka. I taki jeszcze nieważony, niemierzony rzeka. Do tego, panowie, no widzicie. Płocie, parę wzdręk. Te ryby nie grały dzisiaj w filmie, więc wracają do wody jako niezaliczone. Bo dzisiaj nam chodziło oczywiście o karasie. Teraz sam sobie pogratuluję. Nie jestem w 100% pewny, czy to był karaś złocisty, ale na 90% to nie był właśnie srebrzysty, to był złocisty nasz karaś pospolity. Więc dlatego jeszcze bardziej gratulacje dla mnie, bo o te karasie coraz częściej, coraz ciężej w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni, my z Danielem, z dzisiejszego połowu. Jeżeli chodzi o nasz challenge, płocie były, panowie, były. Karasie były, były. Mogę zaliczyć jeszcze jednych karasi srebrzyste, żeby nałapać, ale mam taki pomysł, jeden malutki w głowie, ale to przeskoczymy parę filmów, bo teraz was zapraszam na następną rybę. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, jaka to będzie ryba i gdzie pojedziemy nad wodę, to koniecznie musicie subskrybować nasz kanał i polubić ten film. Bo jak nie będziecie subskrybować kanału, to po prostu nie dostaniecie informacji, że jest nowy film. Taki dzwoneczek też jest z boku, to on was bezpośrednio powiadomi, kiedy wrzucimy film
że jest nowy. Ja wam teraz jeszcze pokażę, co Danielowi się udało złapać i my już uciekamy znad wody. Dzięki za oglądanie i za wspólny wieczór spędzony razem. Chłodny, zimowy. No, Danielku, pochwal się twoją zdobyczami. No, troszkę mniejsza, ale też trzy. Jakby nie było, nie wyglądasz najgorzej. No i śmigać do wody. Śmigać karaśki, bo was trzeba. Takie piękne karasie to trzeba w Polsce. Trudno. Nie do brzegu, panie, nie do brzegu, żeście widziały brzeg. I ostatni. No i ten był największy, tak? No. No ładnie, ładnie. Dziękuję za bycie z nami. Zapraszam na następne połowy. Też. Płotki były? Były. Sumy były? Były. To jademy na Leszcze.